zapytacie, drodzy kochani. Chciałem wam opowiedzieć, co powinniśmy robić, żeby nie mieć raka w naszym organizmie. Żeby nie mieć po prostu problemów z rakiem. Na pierwszym punkcie bym chciał powiedzieć, iż musimy mieć zabezpieczone radiestezyjnie swoje mieszkanie. Po prostu nie spać na żyłach wodnych, nie spać na jakichś uskokach tektonicznych. Odpowiednio się odżywiać. Nie znosić jakichś muszli, które są szkodliwe, bo ponieważ są pewne ślimaki, które są szkodliwe. Ja dodam, że mają takie odstające jakby końce, takie jakby zęby, takie jakby pazury. To właśnie jest muszla, która jest szkodliwa. Nie mieć we własnym domu jakichś gwiazdek, jakichś takich orów wypchanych, sów wypchanych, czy nawet namalowanych, czy na jakichś malowidłach. No to po prostu tego musicie, drodzy kochani, unikać. Ponieważ to wszystko tak razem jakby oddziaływuje na wasze samopoczucie, na wasze zdrowie. Ja dodam, że są też pewne organity, które po jakimś czasie się napromieniowywują. Nie mówię, że wszystkie, ale pewne z nich nie są wykonane we właściwy sposób. Dzięki żywicy epoksydowej te opiłki nie mogą oddać swoich ładunków, ponieważ są zamknięte w tej żywicy i osoba, która ma taki po prostu organit, może się źle poczuć. Także, drodzy kochani, musicie to wszystko zwrócić uwagę, bo jeżeli macie pewne obiekty w swoim domu, które wam promieniują negatywnie, mogą być również to kamienie, mogą to być minerały, no, może to być heban czy cokolwiek innego. I wówczas to wpływa na to, że macie raka, macie nowotwór. Jak również spożywanie dużej ilości kawy, spożywanie dużej ilości jakichś używek, papierosy, wiadomo. Czy mogą to być nawet narkotyki, czy cokolwiek takiego syntetycznego, co spożywamy. Ja dodam, że ostatnio widziałem nawet artykuł, że ryż jest eksportowany z Chin, który jest zrobiony z plastiku, także mnie to bardzo zdziwiło. Ale no, dochodzi do takich pewnych dziwnych zdarzeń, że ludzie nawet nie wiedzą, co jedzą, bo wiadomo, jeżeli wlewamy do naczynia z wodą, wsypujemy ryż i ten ryż pływa nam na powierzchni wody, powinien normalnie opaść, ale pływa, no to ten ryż nie będzie naturalny, on jest z plastiku po prostu, no nie? Także to właśnie dieta będzie zaważy na tym, jakie wy macie samopoczucie, czy ten nowotwór u was będzie, wystąpi, czy nie wystąpi. To właśnie będzie zależało od waszego stylu życia. Bo jeżeli osoba jest na słońcu, na plaży, każdy dzień jest bardzo mocne słońce i odsłania swoje całe ciało na działanie promieni słonecznych, również może dostać czerniaka i również może dostać jakiegoś nowotwora, prawda? Żeby się zabezpieczyć przed tymi nowotworami, też jest dobrze używanie maki. Po prostu możecie sobie zakupić makę i spożywać jedną łyżkę na dzień i z rana, i to spowoduje też, jakby tak profilaktycznie jesteście zabezpieczeni przed tym nowotworem, przed tym rakiem. Także po prostu trzeba dbać o własne zdrowie i potem nie dziwić się, że mamy nowotwór tego czy tamtego, czy to jest nowotwór piersi, czy nowotwór innych narządów. Po prostu to wszystko zależy od naszego postępowania w życiu. To zależy tak naprawdę tylko od nas, jak będziemy działać w naszym życiu, w jaki sposób się będziemy odżywiać, w jakim systemie będziemy żyć, tak żeby żyć zdrowo i w harmonii. Dodam, że joga pomaga właśnie osobom być w harmonii, tak żeby uzyskać jakby taki balans energetyczny w własnym organizmie. Na marginesie chciałem skomentować, iż aronit, odpromiennik naturalny, możecie go sobie zobaczyć na naszym linku pod YouTube'em. Tak, dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.